gifted. Oh my god, jaki wstyd! O hej, witajcie na kanale BookPlease. Dzisiaj zapraszam was na recenzję książki Taki wstyd Joanny Jogiełło. I muszę wam się przyznać od razu na początku, że ta książka średnio mi się podobała, chociaż początkowo myślałam, że będzie to naprawdę coś fajnego, dlatego że opis mnie zainteresował. Poza tym, no jak wiecie, nie czytam zbyt wielu polskich autorów, ponieważ raz trafiam na coś fajnego, później trafiam na gniota i się zrażam i po prostu, no, tak jakoś wychodzi, że nie czytam zbyt wielu polskich autorów, więc jak zobaczyłam ten opis, to stwierdziłam, że to może być coś ciekawego i taki fajny kryminał, dawno nie czytałam, więc dobra, skuszę się. No i dostałam tę książkę od wydawnictwa Nasza Księgarnia do recenzji. No i teraz wam powiem, jakie są moje przemyślenia na jej temat. Tak jak wam wspomniałam, to głównie zainteresowałam się tą książką ze względu na opis, czyli tutaj jest popełnione morderstwo w nadmorskiej miejscowości Hel w czasie Sylwestra. No i osobą, która została zabita, jest Jonasz, chórzysta, który był bardzo lubiany przez mieszkańców. I w czasie wakacji do tej miejscowości przyjeżdżają Marta i Olgierd. Marta jest dziennikarką i gdy słyszy o takim incydencie, który wydarzył się w Sylwestra, to postanawia, że napisze na ten temat artykuł i pogrzebie w przeszłości tej osoby oraz może znajdzie mordercę. No ale czy to jej się naprawdę udaje, to musicie zabrać się za tę książkę, bo ja wam tutaj nie zdradzę. Ta książka została podzielona na dwie części. W pierwszej części przy każdym początku rozdziału wracamy do przeszłości i dowiadujemy się informacji na temat pewnych kobiet i za chwilę na ten temat co nieco powiem, ale w drugiej części mamy czasy współczesne, gdzie mamy zdarzenia związane z Martą i Olgierdem, ale również z innymi bohaterami i z tego co przeczytałam w biogramie autorki, to ona jest osobą, która lubi skandynawskie, szwedzkie kryminały i czytając tę książkę można właśnie tę inspirację wyczuć, jednak wiadomo, że niektórzy autorzy już z takich skandynawskich, szwedzkich kryminałów przyzwyczaili nas do pewnego poziomu pisarstwa. No a tutaj wygląda to wszystko jakby to było naszkicowane, jakby jeszcze nie było dopracowane, albo po prostu jakby to była najzwyczajniej próba w pisaniu takiego rodzaju książki. Podejrzewam, że poniekąd tak jest, ponieważ w dorobku Joanny Jogiełło są głównie książki dla dzieci i młodzieży i jest jedna książka dla dorosłych, jest to chyba książka autobiograficzna i właśnie to jest taki kryminał, za który zabrała się Joanna Jogiełło. Nie mogę powiedzieć, że to jest naprawdę dobra książka i dobry kryminał, bo dla mnie tutaj było za mało szczegółów, za mało akcji, za mało takich rzeczy związanych z śmiercią tego chórzysty i tych takich, wiecie, szczególików, elementów. Więc dla mnie było za mało kryminałów w kryminale, ponieważ było za dużo wątków pobocznych, za dużo tutaj było osób związanych z tym wszystkich i momentami miałam wrażenie, że niektórzy nie są w ogóle potrzebni w tej powieści. No i też poza tym główna bohaterka Marta, dziennikarka, mnie mega, ale to mega irytowała. Po prostu ja nie wiedziałam o co tej kobiecie chodzi. Raz mówiła tak, raz inaczej i ja już po prostu się gubiłam. No i jako dziennikarka też za bardzo dobrze się nie spisywała, ponieważ jak próbowała wyłudzić informacje od innych, to po prostu było czuć pismo nosem, że ona to robi do artykułu na temat tej śmierci, a nie po prostu. Ona chyba nie ma jeszcze takiego drygu związanego z tym, aby no po prostu ludzie nie wyczuli, że ona chce po prostu informacje takie, a nie inne. I mnie to mega denerwowało i to jak ona się zachowywała, no kompletnie ta kobieta mi nie przypasowała do gustu. Kompletnie nie polubiłam się z tą postacią i mnie denerwowała i starałam się przebrnąć przez tę całą kryminalną sprawę i po prostu przejść do początków kolejnych rozdziałów, bo te początki rozdziałów naprawdę mi się podobały,
I myślę, że jakby to wszystko skupiło się na tych początkach rozdziałów i jakby ten wątek został poszerzony, to ta książka byłaby mega, po prostu mega. I w tych początkach mamy przedstawione losy kobiet, na które można by powiedzieć rzucona została klątwa, dlatego że kobiety w tej rodzinie zachodzą bardzo wcześnie w ciążę i mężczyźni po prostu odwracają się od nich i nie chcą uznać dziecka, nie chcą brać ślubu i tak dalej. No i fajnie by było, jakby autorka skupiała się na tym wątku i pokazała, jak to psychicznie wpływa właśnie na te kobiety, jak społeczeństwo je piętnuje, jak to wszystko no po prostu działało i właśnie pokazać to z pokolenia na pokolenie, żeby to było, żeby tego było więcej, to by była super książka, naprawdę. Ten wątek kryminalny nie jest tu w ogóle potrzebny i jakby można było to wszystko wyrzucić i skupić tylko się na tych kobietach, to by było rewelacja. A tak, to no właśnie ta książka mi się nie podobała, bo dla mnie było za mało tych kobiet i ten wątek kryminalny w ogóle nie przypadł mi do gustu i dla mnie to było za słabo wszystko poprowadzone, za dużo postaci, za dużo tego wszystkiego, co działo się wokół tego, a za mało no, mówienia o tym przestępstwie. No i też bardzo, ale to bardzo łatwo było się domyśleć, kto jest mordercą. I początkowo zastanawiałam się, co mają te kobiety, które rodzą nieślubne dzieci, do tego morderstwa, chórzysty. Ale później po dwóch, trzech rozdziałach skapowałam się, o co chodzi i dlaczego tak ten i no i wiedziałam, kto jest mordercą. No i też właśnie, jeżeli mówię o mordercy, to były tutaj, wiecie, takie zaczątki, informacje, jak widzi w niektóre sytuacje morderca, ale dla mnie tego było za mało, bo w tych kryminałach szwedzkich to znacznie więcej takich rzeczy widziałam, a nie tak rzucone raz od niechcenia gdzieś tam, raz na początku, później gdzieś pod koniec i serio, za mało było. Za mało. Ale mimo, że mi się ta książka za bardzo nie podobała, to myślę, że znajdzie ona swoich zwolenników. Myślę, że spodoba się ona osobom, które nie są zbyt wymagające co do lektury, co nie za bardzo lubią kryminały, ale lubią historie takie z delikatnym wątkiem kryminału, wolą takie obyczajówki, no bo to jest taka bardziej obyczajowa historia, jest więcej takich rzeczy związanych z społeczeństwem, z plotkami i pokazaniem po prostu tego, jak inni reagują na jakąś tam większe wydarzenie w małym miasteczku. Więc myślę, że no, osoby, które lubią właśnie takie klimaty, to ta książka im się spodoba. Dla mnie poza tymi kobietami, które rodziły nieślubne dzieci, nie było za bardzo nic interesującego. Ale jeżeli mówimy jeszcze o plusach, to podoba mi się ogromnie okładka, która jest taka minimalistyczna w odcieniach szarości, więc też fajnie. Aha, i na plus jest też, że akcja dzieje się nad polskim morzem. Dajcie mi znać, czy czytaliście tę książkę, jeżeli tak, to jakie wywarła na was wrażenie. Dajcie mi znać również, czy czytaliście inne książki Joanny Jagiełło i czy uważacie, że to jest dobra autorka, czy nie, bo powiem wam szczerze, że nie będę oceniać autorki po jednej książce, zawsze robię to po co najmniej dwóch, trzech. Jeżeli twórczość danego autora mi nie przypadnie do gusta, to po prostu daruję sobie właśnie czytanie takiego autora. Ja jeszcze chciałam podziękować wydawnictwu Nasza Księgarnia za egzemplarz do recenzji, ale to, że dostałam tę książkę do recenzji, nie miało żadnego wpływu na moją opinię. Jeżeli filmik wam się podobał, dajcie kciuka w górę, zapraszam was do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami. Zapraszam was również na moje media społecznościowe, do których linki macie w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku. Bye bye!